widzą to po raz pierwszy. Mieszkańcy zrównanych z ziemią miejscowości wracają. 3 dni po trzęsieniu. Tu w Miyako fala tsunami porwała dziesiątki domów. Byłam pewna, że to koniec. Ziemia usunęła mi się spod nóg. Myślałam, że woda zabierze cały dom razem z nami. Wpadłam w panikę. Trzymałam się syna. Ta kobieta od kilku dni szuka matki. Nie może znaleźć nawet miejsca, gdzie stał jej dom. Wszystko zniknęło. Niczego nie mogę rozpoznać. Ruiny przeszukuje już prawie 100 tysięcy ratowników. Sprawdzają każdą stertę gruzu, każdy samochód. Dopóki jest jakakolwiek nadzieja, mamy rozkaz szukać tych, którzy mogli przeżyć. Czasu jest coraz mniej. Tylko dzisiaj na plażach w prefekturze Miyagi ratownicy znaleźli 2000 ciał. Wiedzą, że będzie dużo więcej. W miasteczku Otsuchi zaginęło 12 z 15 tysięcy mieszkańców, w tym burmistrz i lokalne władze. W Minami Senriku po przejściu tsunami zniknęła połowa z 17 tysięcy mieszkańców. Kolejne amatorskie zdjęcia. Trzymałam się drzewa, robiłam wszystko, żeby się nie zanurzyć. Kurczowo trzymałam się drzewa, żeby tylko przeżyć. Reporterka jednej z japońskich telewizji nagrała moment trzęsienia. Zdążyła jeszcze wspiąć się na wzgórze. 10 minut później przyszła wielka woda. Fala zabrała ludzi razem z domami. Niektórym udało się wejść na dach. Moich rodziców zabrała woda. Nie wiem, co się z nimi stało. Bardzo się martwię. Sendai, milionowym mieście położonym najbliżej epicentrum trzęsienia, wszystko, co było na wybrzeżu, zostało zmiecione przez wodę. Miasto jest odcięte od świata. Nie można za dużo kupić w sklepie, bo trzeba tam po kilka rzeczy tylko i trzeba stać długo w kolejce. Ciężko dostarczyć to do Sendai, ponieważ podobno właśnie nie ma pociągów, drogi są uszkodzone i porty są zniszczone też. Braki odczuwają już mieszkańcy całej Japonii, w Tokio, na stacjach benzynowych kolejki. Czekałem ponad pół godziny, a będzie jeszcze gorzej. Można kupić paliwo tylko za 3000 jenów, to niecałe 20 litrów. Na kilka godzin dziennie wyłączany jest prąd, półki w sklepach pustoszeją. Michał Sobkowiak od 15 lat przyjeżdża do Japonii, mieszka w Tokio od 6 lat. Czegoś podobnego nigdy nie widział. Nie ma takich głównych materiałów, jak nie wiem, chleb i tak dalej. Zostały wyprzedane, puste półki. To jest niesamowite. Zdjęcia z kolejnych zniszczonych miast. Przerażająco do siebie podobne. Jest pierwszy wstępny rachunek strat. Ponad 170 miliardów dolarów. Cezary Grochot. Fakty. Tokio.